Państwa serdecznie. Jest 16 marca, godzina 17, a to oznacza, iż czas na specjalne wydanie Karla Ekspresu. Zacznijmy od pogody. Na Suwalszczyźnie oraz na Mazowszu widoczne obfite opady. Natomiast nad Bałtykiem temperatura znacznie się ociepla, aczkolwiek to nie jest jeszcze to. Jak widzimy, w całym kraju panują dość wysokie temperatury. Lecz w jednym miejscu, w malutkim Złotowie, temperatura jest rekordowo wysoka. Nie jest to dla nikogo żadne zaskoczenie, gdyż w tamtejszym liceum trwa kampania wyborcza. Kandydatów do objęcia władzy jest wielu, aczkolwiek pewna trójka szczególnie się wyróżnia. Oczywiście mowa o partii PZZ. Przed Państwem Piotr Oldenburg, Zofia Jarosz oraz Zuzanna Górzewska. To najlepsi kandydaci na miejsce w samorządzie uczniowskim. Są oni bardzo talentowani. Piotr Oldenburg, 17 lat i 6 miesięcy. 1,86 m wzrostu i 50 cm w bicepsie. Filantrop. Majątku dorobił się na okazjach fotolotku. Wielki fan piłki nożnej i dobrych seriali. Zofia Jarosz. 17 lat i 5 miesięcy. 1,77 m wzrostu i niepowtarzalny uśmiech. Romantyczka z natury. Wybitna aktorka tutejszych teatrów i koneser dobrych filmów. Zuzanna Górzewska, 17 lat i 10 miesięcy, 1,75 m wzrostu oraz czarujące spojrzenie. Zapalona miłośniczka piłki siatkowej oraz najlepszy degustator tutejszych kebabów. Ma słabość do dobrego techno. Ale czy ta trójka rzeczywiście się nadaje? Może powinniśmy spytać o zdanie ekspertów? W tym celu zadaliśmy kilka pytań doskonale Wam znanym osobistościom. Kto z obecnych kandydatów należy do Pana top 3? It turned out to be a different Michael Cohen. It's a disgrace what took place. It's a disgrace. And I think they ought to apologize to start with. Michael Cohen. Sir, since you're attacking us, can you give us a question? Go since ahead. No, Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, go ahead. Since you are attacking no, our news not you. Organization, not you. Can you give us a chance? Your organization is terrible. You are attacking our news organization. Your organization is terrible. Let's go. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir. Отдала все эти территории. Мы добровольно согласились с тем, что все независимые бывшие союзные республики станут независимыми государствами. У нас никогда в голове не было чего-то от кого-то отнимать, что-то делить. Вы не забывайте этого момента. Мы же сами это сделали. И сейчас такого желания нет. Мы хотим иметь дружественное нам государство соседнее. Но как же вы могли себе представить, что значит, вы с Украиной заключите договор? Co sądzisz o kandydaturze PZZ do samorządu uczniowskiego? Na pewno to dla mnie to jest bardzo dobra informacja i por ello tienes razón. Vosotros saben de fútbol, tanto como yo o mejor. Dadzą radę. Últimos 4 años, ¿qué ha pasado? Na pewno. ¿Sabes qué ha pasado? No, nie wiem. Explíqueme, ¿cuál es la razón? Tak. Tienen poder estos chicos. Ale. Tiene. Barcelona tiene mucho poder. Łączymy się w tym momencie z naszą korespondentką Martyną Matuszak. Halo, halo, Martyna, słyszysz nas? Halo? Halo, halo. Dziękuję, Karolina. Tak, słyszę cię doskonale. Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się pod budynkiem pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie. A ze mną jest pan Wojciech Jarka. Dzień dobry, panie Wojciechu. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Na kogo zamierza pan głosować w tegorocznych wyborach? W wyborach samorządowych mam do dyspozycji 6 głosów. A na pewno 3 oddam na PZZ, to znaczy piękna Zuzia. No przepraszam, Piotr, również Piotr. No tak, oczywiście. A co może pan o nich powiedzieć, poza oczywiście, że są piękne?
No to jest bardzo utalentowana młodzież, są bardzo ambitni, cnotliwi, mają naprawdę dużo pozytywnych cech i musiałbym tutaj długo wymieniać. Ale jedno jest pewne i to wiem, bo sam się przekonałem, że naprawdę potrafią dużo od siebie dać. Dziękujemy bardzo. A ze mną jest pan... Kim pan właściwie jest? Nazywam się Eryk Kulęgowski, czyli obecny przewodniczący samorządu Śniewskiego. A dlaczego pan ustępuje? No, patrzę na obecnych kandydatów, a w tym znajduje się partia PZZ. No, widzę, że mają szansę, aby stać się lepszymi ode mnie. Zdecydowanie. Dziękujemy bardzo. Przepraszam, pani Ondo, czy mogłabym zadać parę drobnych pytań? Uważa pani, że partia PZZ się nadaje na to stanowisko? Tak. A czy będzie pani na nich głosować? Tak. A co panią skłoniło do tej decyzji? Słyszę się do domu. Nie wiem jak wy, ale ja już doskonale wiem, na kogo będę głosować. Ta trójka fantastycznie nadaje się do nowego samorządu uczniowskiego. Po co ubezpieczyciel przyszedł do lasu? Polisa. To już wszystko na dziś. Do widzenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. To była Karolina Pawlak, wydanie specjalne Karla Ekspresu.